Witam wszystkich serdecznie w kolejnej serii z gry Turmoil. W tej serii zagramy sobie w dodatek DLC, którym jest The Heat Is On i mam nadzieję, że wam się spodoba. Zobaczmy więc, kogo mamy tutaj do wyboru. Widzę, że tutaj jest delikatna zmiana. Jest Blanche, ona chyba była też w podstawowej wersji. Kai jest, którego nie było, Izabel, której też nie było, i jest Joshua. Wydaje mi się, że Joshuą znowu sobie zagramy, bo czemu nie? Przystańmy przy tym koledze. Okej, tutaj będzie przedstawienie się, to takie, myślę, mniej interesujące. I zacznijmy pierwsze wydobycie powolutku. Padł pociąg, okej, coś nam dostawią. Chyba nam coś dostawią. Konie się przydadzą. Okej. A z banku to ja rzadko korzystam. Widzę, spore wydatki mają przeciwnicy. No dobra, spójrzmy więc, co tutaj mamy do wyboru. Licznik na pewno nam się raczej nie przyda na początku, rozmiar nie sądzę, wielkość stada raczej też na samym początku nie. I teraz tak, na pewno będę chciał kreta, bo krety mi mega pomagały. Ogniwa, naturalnie, i prędkość. I w zasadzie będziemy sobie to wykorzystywać. I fajnie, i jeszcze gaz, tak. Dobra. Tych trzech nie będziemy używać. Nie ma sensu. Ze stajni nie będziemy korzystać, bo wydaje mi się, że na początku nie będzie też tak dużo ropy. Na pewno szerokość nam się przyda, żeby troszeczkę szybciej tutaj wydobywać to wszystko. I rozmiar kontenera nam się na pewno przyda. Odnogę poprosimy. To jest wiercenie? To jest wiercenie, czyli nie przesył. Nie wiem, czy wiertło nam się przyda, czy nie. Aczkolwiek je kupmy, bo różnie może być. W banku nic i ratusz także nic, bo mamy pierwszą działeczkę za darmo. Dobra, więc wydaje mi się, że wstępnie jesteśmy ustawieni. Jeszcze się zastanawiam tutaj nad odnogami, to może nie tak bardzo jak nad może szerokością. Może szerokość, bo jednak prędkość wydobycia jest ważna i tutaj sobie dokupmy może rozmiar tego silosu. W razie jakby te ceny były faktycznie niskie, to się przyda na pewno. Żeby poczekać. Wysłaliśmy 6 kretów, wyślimy jeszcze jednego. Używaj gazu od razu, podłącz go do left lub right ink i patrz, jak rosną ceny ropy. Ok, czyli gaz będziemy mieli. Spoko. Już sobie zaczniemy tutaj ogarniać temat. Gaz jest po prawej stronie z tego, co widzę. Tu jest bardzo dużo ropy, więc się nią zainteresujemy. Dobra. Nie wiem, czy będą skały też na początku. A jeśli brakuje mi gotówki, nie sądzę, żeby mi brakowało. Raczej nie przepadam za pożyczkami na samym początku. Tutaj 229 to kosztuje. Dobra, to sobie przedrylujmy. Widzę już lawę. Więc spoko. Może jeszcze tutaj się uda odwiercić co nieco. Tutaj i zamknąć ten zawór. I tu. Wydaje mi się, że wstępnie jest ok. Będziemy do prawego inku sobie tutaj gaz podpinać na pewno. Więc tutaj będą te ceny takie fajne, przyjemne. Ok, tu już spada troszeczkę słabiutko. Tutaj możemy się przewiercić i sprawdźmy po prostu, co jest niżej. Nie wiem, czy teraz mogę używać tego. Zobaczmy. Nie mogę. Ok, czyli po prostu temperatura jest jeszcze, czyli róże nie są przygotowane do temperatury. Szkoda, muszę powiedzieć, że szkoda, bo akurat myślałem, że sobie wykorzystam tą lawę, bo jeśli podepniecie sobie gaz do lawy, no to wtedy i zamkniecie oczywiście, wtedy lawa tak jakby ten gaz rozszerza. To jest spoko opcja na dodatkowy zysk. Sprzedajmy sobie. Wyjście kropy, no ja wiem. O Boże, co się tam dzieje. Dobra, koniec sprzedaży. Puśćmy sobie więc tu i zamknijmy tę sprawę. Dobra, mamy wszystkie koniki, elegancko. Tutaj jeszcze możemy poszerzyć troszeczkę. Zobaczmy sobie, czy jeszcze coś tam nam się przytrafi. I tutaj może byśmy tą odnogę pyknęli jeszcze jedną. To posprzedawajmy troszeczkę. Do 31 grudnia działamy, więc spoko. Tutaj widzę, coś jest jeszcze, więc sobie przekopiemy, zobaczymy. Aha, czyli tu jest jakiś zbiornik jeszcze. I tu jest jeszcze jakiś zbiornik, widzę. To jeszcze tutaj sobie przekopiemy. Tak, to jest ropa. Okej. Proszę mi to elegancko tutaj wywalać. Mamy za dużo tej ropy, definitywnie. Więc tak. Tutaj mamy jakiś zbiornik, który wygląda na pusty. Nie czaję. Aha, czyli to jest ropa. No dobra, jeśli to jest ropa, to tak średnio bym powiedział. Dobra. I teraz sobie ustawimy jeszcze zbiorniczek i jeszcze zbiorniczek. Czy tu się wciśnie? O, widziałem. Wciśnie się oczywiście. Super. Z tej ropy nie będziemy korzystać jednak, bo nie ma sensu. Stąd nie mamy jak podejść, ale podejdziemy stąd. I tu byśmy mogli podejść, ale tu widzę, że coś jeszcze jest. Więc się zainteresujemy tym. Tu jest ropa, co olejemy. Chodźmy sobie tutaj natomiast i tutaj sobie zwiększymy. Czy może tutaj polecimy, skoro też tej ropy trochę jest. Oj. Pechowe się stało, moi drodzy Państwo. Akurat skała na drodze była. Może jeszcze tu? Sobie przekręcimy. Za moment już będziemy musieli tak zamknąć ten zawór na pewno. Może to przekręcić jeszcze delikatnie. Teraz tak, jest listopad, więc musimy zacząć zwiększać sobie tutaj ceny gazu, żeby w ostatnim miesiącu elegancko to wszystko posprzedawać. Tutaj już się do tego nie dostaniemy. Niestety. Szkoda troszeczkę. Ale niech będzie tak jak jest. Ceny elegancko rosną. Jeszcze mamy bardzo dużo gazu. Chociaż może się dostaniemy tutaj. Może się dostaniemy. To będziemy mogli zamknąć, jak już się wyczerpie. Okej. Poczekajmy jeszcze troszeczkę. Jak to będzie puste, wtedy możemy... A nie, to nic nie da. To nic nie da. Niestety. A i tak się pompuje dobrze, to elegancko. Okej. Jest koniec listopada już prawie. Stąd się pompuje wszystko ładnie. Bryczki, okej. Teraz możemy zacząć sprzedaż. Niestety tych koni mamy niewiele. Nie wiem, czy zdążymy. Ta ilość tej ropy jest naprawdę potężna. I nie zdążymy. Nie zdążyliśmy niestety. Kurczę, no szkoda. Czyli jednak stajnia jest do powiększenia. Będziemy sobie rozmiar powiększać definitywnie. I wielkość stada też możemy sobie powiększyć. No jakbyśmy o tym pomyśleli... Żaroodporności nie możemy jeszcze, niestety. Ale pójdźmy sobie na aukcję terenu i już przy kolejnej mapie, przy kolejnym wydobyciu będziemy mogli sobie elegancko działać. Aha, to jeszcze nie miałem maksymalnej ilości ropy, widzę. No dobra, jedźmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Nadal nie możemy z magmy korzystać. Niestety, ale to za moment zmienimy. Tu już widzę, że po stronie prawej jest dużo gazu. Więc fajnie, fajnie. No i magmę mamy też, ale też nie możemy z niej korzystać. Kurczę, no szkoda, szkoda. Posprzedawajmy to tak jak możemy wszystko elegancko, żeby zarobić sobie dużo. Postawmy sobie zbiorniki naturalnie. Zbiorniki nam się przydadzą. O, już nie możemy niestety. Teraz do prawego inku jeździmy. Kupimy sobie naturalnie wiertło. Nie może być tak, że... A co to jest? Że co? Nie, nie chcę umowy, bo to za 600, co 600 im dostanę i co, i tyle. Nie, 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 tak nie będzie, moi drodzy Państwo. Polećmy sobie jeszcze, zobaczmy co tam niżej jest, bo musimy rozplanować dokładnie, jak będzie wyglądać nasz rurociąg. Okej, dobra. Cóż... Tu widzę coś jest, więc lecimy po to. Jest jakieś złoto? Złoto, tylko nie możemy go dostać. Dziwne, dziwne. Tu jeszcze coś jest, widzę. Wejdźmy sobie więc tu. Ja tutaj lecimy wszystkim. Super. Sprzedawajmy sobie. Troszeczkę, dobra. I teraz możemy już bawić się w wydobycie kompletne, nie? I tak... Tu się podłączymy, tu zamkniemy. Pojeździmy troszeczkę po tych rzeczach. Okej. Tu możemy się podłączyć. Możemy tu zamknąć. O Jezu. Tu podłączyć, dobra. OK. Wstępnie rurociąg jest zrobiony. Wydaje mi się, że jest OK. Tego nie możemy powiększyć już niestety. Szkoda, że nie możemy wydobyć tego złota, czy co to tam jest, nie? Bo to by nam trochę uratowało sprawę. Nie wiem też, ile to złoto jest warte, ale wydaje mi się, że sporo. Bo nie może być mało. Dobra. I teraz napełniamy sobie wszystko elegancko po kolei. Tu jeszcze jakbym to mógł... Nie mogę, mam limit od nóg. Tutaj też mam limit od nóg. Ale niestety tego nie zadziałamy w ten sposób. Październik już jest. Nie fajnie, nie fajnie. Jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Czy tutaj da radę podłączyć? Da radę podłączyć, super. Czyli to możemy... Oj. Zamknąć. Tutaj już będzie nam się ładowało elegancko. Teraz wszystkie koniki jadą. Listopad. I lecimy... Albo nie, jeszcze nie lecimy. Teraz lecimy ze sprzedażą. Teraz już wszystko leci. Wszystko leci w trymiga. Ładnie rośnie, ładnie rośnie. Dobra. 65 tysięcy. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Chociaż mogło być lepiej oczywiście. Wykorzystaliśmy wszystko. To jeszcze podłączyliśmy, ale to niepotrzebnie. I to było to złoto. Żaroodporność definitywnie. Prosimy. I teraz tak, jak to wygląda? Że to szybciej... Aha, że szybciej wypływa. Okej. Poprosimy. W salonie. Co tutaj mamy w salonie? Wyższa, niższa to mnie nie interera. Nie. I też nie chyba. Ale zagrajmy sobie tą wyższą, niższą raz, nie? Graj. O, raczej wyższa. Raczej wyższa. I raczej niższa. Wygraliśmy. Wygraliśmy 2000. Mało. Nie interesuje mnie to. Licznik, prędkość, licznik, prędkość. Prędkość na pewno i licznik, a weźmy sobie ten licznik już w sumie. Zobaczmy sobie aukcję terenu, mamy 5000, więc za dużo nie będziemy w stanie wydać, ale pójdźmy sobie tutaj. Jest, będą nas licytować. Czy jestem w stanie dać 4000? No nie jestem w stanie za bardzo dać 4000, bo jeśli dam 4000, to mi braknie na wylot, a ten wylot kosztuje 2000, czyli tak samo w zasadzie jak w podstawowej części. Dobra. Dobra. Ok, wiemy wszystko. Wszystko działa jak należy. Cóż... to jest ciekawa sytuacja. Postawmy sobie tutaj. Postawmy sobie tutaj, przewierćmy sobie. I proszę mi to dostarczać. Proszę mi tutaj pieniądze robić jak najszybciej. Okej. Spoko, mamy sporo pieniędzy. Okej. I teraz stawiamy już silosy. Więc jakby te silosy poustawiać. Tutaj na pewno. Tutaj musimy. Tutaj możemy zamknąć. Tutaj. Wiertełko. Spoko, spoko. Okej. Wygląda to na razie sympatycznie. Polecimy sobie jeszcze z kretami. Bo tutaj będą potrzebne definitywnie. Jest mega duży zbiornik, widzę. To trzeba powiększyć. To też by pasowało. Leci mi tam sprzedawać. To sobie powiększymy od razu to. Dobra, starczy. I teraz jakby to zrobić? Na pewno jedną rurkę bym tutaj poprosił i tu. A drugą rurkę tu i tu. Jeszcze się zastanowię, do którego konkretnie inku będę sprzedawał to wszystko. Tutaj nie mogę, ale tu mogę. Więc spoko. Okej, będzie płynąć szybciej. Teraz tak, tutaj możemy trochę sprzedać. Oczywiście, że możemy. Ta ropa niby ma szybciej teraz płynąć. Czy ona szybciej płynie, to ciężko powiedzieć. Ale a niechaj, tak będzie. Tutaj sobie podłączymy i chyba tutaj będziemy lecieć. Tego już nie da się upgrade'nąć. Tu widzę jeszcze coś jest. Oho, ropa. Tu jest jeszcze ropa, moi drodzy. Podlećmy tą. I tu widzę, że jest jeszcze nie ropa. I tu jeszcze coś jest, kurczę. Oj, wyciek. Wyciek mamy, państwo drodzy. Działamy w tym temacie. Tu da się postawić, nie uda się postawić. Dobra. I jeszcze tutaj mamy ropę. Nie możemy od nogi rzucić, ale możemy tutaj rzucić od nogi, widzę. Tylko nie mamy funduszy na to. Dobra, rzućmy tak, rzućmy tu. Powiększmy tą. Powiększmy jeszcze tą. Okej, okej, okej. I listopad mamy, więc musimy zamknąć chyba to. Musimy otworzyć tu. I otworzyć tu, i otworzyć tu. I sprzedać trochę, i otworzyć tu. Będzie teraz się czyścić elegancko. I w ostatnim miesiącu będziemy sprzedawać, już możemy sprzedawać w zasadzie całość. A tego gazu mamy tutaj zdecydowanie za dużo. Tego gazu jest tu za dużo niestety. Nie zdążymy do końca go wyczyścić. A wyczyśćmy do końca. Okej. Grzywny zawyciek mamy 2000. No nie wygląda to bardzo źle. Szkoda, że tych dwóch nie znaleźliśmy i tu widzę jeszcze jakieś, nie wiem co to, srebro czy coś? Co by to nie było, fajnie by było móc to posprzedawać. 62. Co wy zarabiacie, ludzie, wy się nie znacie na zarabianiu. Idź do podziemi Antoniego, by zająć się specjalnymi rzeczami, które możesz znaleźć pod ziemią. Antoni? Gdzie jesteś? Gdzie jest Antoni? Ty nie jesteś Antoni. Nie jesteś Antoni. Teraz moment. A, tu jest przecież Antoni, Boże. Złoty samorodek to był ten z pierwszej mapy i ruda srebra to było to z drugiej mapy. Właśnie. Jeśli zbierzesz wszystkie podziemne skarby z pierwszego rzędu, dam ci żyzną działkę na początku następnego obszaru. Fajnie, tylko wiesz co, Antoni, już bym miał dwie, gdybyś mi o tym powiedział wcześniej, te rzeczy. Tutaj już mam wszystko. Stajni, wielkość stada, mienie, interere. To mnie... O, skarby. Magma. Dobra. Okej. Może odnogę jeszcze jedną. Dobra, git. I teraz musimy iść do ratusza i na aukcję terenu. Więc lecimy. Startujmy z tym tematem. Okej, tu chcesz, a ja bym chciał tu. Ktoś mnie usunie za moment, ja wiem o tym. Nie? Fajnie. Potrzebuję pomocy przy wydobyciu mojej krety, załatwiam sprawę. Wiem, ziomuś, ja już u ciebie byłem i kupiłem te ulepszenia. Więc nie masz o czym mówić, też się spóźniłeś trochę jak Antoni z tymi skarbami. Więc źle zrobiłeś. Dałbyś wcześniej znać, no to byśmy mogli rozmawiać, nie? To co zrobiłeś, no co zrobiłeś. Okej, lecimy do tego, zwiększymy sobie, jeszcze bardziej zwiększymy. Ciężko mi powiedzieć teraz, do którego, do tego będziemy szli, no bo potrzebujemy pieniędzy niestety. Dobra. Teraz będziemy szli do tego naturalnie. I zwiększmy sobie, bo malutkie jakieś takie są. I lecimy na maksa, proszę Państwa, na maksa. Póki cena wysoka. Cena wysoka i możemy sobie załatwić sprawę. O, to jest jakieś duże coś, bo widzę tu zarysowania, ale nie wiem co to jest ropa. Okej, wiertełko i wydaje mi się, że zrobimy sobie tak i tak. Z tego zrobimy sobie tak i tak i stąd puścimy sobie tutaj. Ustawmy sobie zbiorniki. Spoko. I co my tutaj możemy teraz zadziałać? Możemy na pewno tu puścić. Na pewno możemy tu puścić i zamknąć. I stąd możemy puścić tu, tu zamknąć i tu puścić. No i standardowo wszędzie sobie powiększymy, żeby to płynęło jednak jakoś szybciej w miarę. Spoko. Proszę mi napełniać tu wszystko elegancko. Jeszcze trochę kretów. Niech poszukają czegoś. Może coś znajdą ciekawego. Widzę, że tak, tutaj coś jest. Pieniądze. Dobra, starczy pieniędzy. Tu i tu coś jest. Tutaj zwiększymy, tu zwiększymy naturalnie. Tu jeszcze sobie puścimy. Spoko. Okej. Nie wygląda to na razie źle. Powydobywajmy wszystko elegancko do końca. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mogli to puścić po prostu. Sierpień. Mamy już sierpień. Nie wiem, czy wszystko było wydobyte. Ale wygląda na to, że jednak było. Ale sprawdźmy sobie. Tak, wszystko jest wydobyte. Więc tak. Zamykamy tutaj. I otwieramy gazy. Niech już napełniają delikatnie i cenę pchają do przodu. Super, wszędzie. Tak, tutaj będzie opróżnione. Te dwa już są na wykończeniu, ten też, ten jeden zostanie za moment. I dobra, lecimy z tym tematem. Ładnie, 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 ładnie. Wykorzystano wszystko. Wydaje mi się, jest ok. Więc zakończyliśmy przed czasem. Ajajaj. Ajajaj. Jedna rzecz, że tutaj było, druga rzecz, że tu był jakiś kryształ czy coś. Ale zysk ładny. Tak, wiem, Antoni, no słuchaj. Kurczę, no mogłem ci to znaleźć, ale jakoś nie poszło dobrze. No niestety. Super zbiornik. No jakby na jakiejś mapie było dużo tej ropy, to faktycznie mi się może przydać. Pójdźmy na tą aukcję terenu i spróbujmy tu coś zadziałać. Ja tutaj pójdę. Dobra, super. Zapłaciliśmy 3000, więc nie jest tak najgorzej. Skoczmy sobie więc na działeczkę i w końcu zaczniemy zarabiać, bo już po prostu, no jak można. Chciałbym mieć taką świadomość, że wiecie, wydobyłem cały gaz, zrobiłem wszystko ideolo, że lepiej po prostu się nie dało. I może tutaj będziemy mieli taką okazję. Widzę, gazu jest dużo po lewej stronie. Zwiększmy sobie furgonetki, lećmy sobie tam. Ok. I cóż, polecimy sobie tu. Polecimy sobie tu, zamkniemy. Polecimy sobie tu i polecimy sobie tu. Tutaj większy poproszę. Tu zamkniemy. Dobra. I zbudujmy sobie trochę tych kontenerów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może jeszcze tu szósty. Tu widzę coś jest. I tutaj widzę coś jest. Dobra, gdzie możemy sprzedać? Tu możemy trochę sprzedać. Nie za dużo oczywiście. I tak, do ciebie się podłączamy. To będzie szybciej troszeczkę. I stąd... Tu jeszcze możemy się podłączyć, ale to musimy powiększyć. Sprzedajmy trochę. Dobra. Teraz możemy w zasadzie czekać. Mamy powiększone silosy. I tak, tu możemy potwierdzić, tutaj możemy. Ok. Tu widzę coś jest. Tego nie możemy. Ale tu możemy. Super. Dobra. Ostatnie krety idą w ruch. Mam nadzieję, że coś znajdą ciekawego. Albo nie. Lećcie do tego, przewiert. Tu zamknąć. Tutaj jeszcze możemy podwiercić delikatnie. I tak się zastanawiam nad tym. To sprzedajmy trochę. Na starczy. I tutaj jeszcze podwiercimy się, co? Dobra. No i wygląda to wstępnie, myślę, git. Jeszcze sobie stąd dobierzemy wszystko do końca, żeby było fajnie. Wrzesień. Październik, trochę sprzedać. Tu jeszcze kontenery, czy tam silosy. Wydaje mi się, że więcej nie będę potrzebował. Mamy wszystko wydobyte, zamykamy tu, otwieramy tu, otwieramy tu. Cały przepływ jest otwarty i otwieramy right ink. I możemy jeszcze tutaj podwiercić. Ładnie, 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 ładnie. Wszystko schodzi elegancko. Dobra. I lecimy z tym tematem. Nie musimy kupować już więcej koni chyba, nie? Kupmy to. Dobra, kupmy więcej koni, bo widzę, że to jest słabo. No i super. Ej, co to jest? Co to jest? Czemu to... Co? Nie, na litość boską, serio? Nie zauważyłem, że ten jest zamknięty, bo był w lawie. Nie. Zlał się po prostu z lawą, bo był na czerwono. No dobra, nieważne. I tak nie jest źle. Wielkość stada? Olać. Warsztat. warsztat możemy zupełnie olać już. Timer sobie wezmę. Timer sobie wezmę, bo wiemy jak z tym jest. Ciągłe wylewy, ciągle są wycieki. Zniżki oczywiście, 100% zniżki na wycieki, ja zawsze biorę, ja biorę w ciemno zawsze, nie ma innej opcji. Zróbmy sobie aukcję terenu. Widzę, że każdy teraz koło mnie, ja miałem tu 40, a nie, tu 40 miała ona. Ulala, chapeau bas. Darmowe wskazówki macie? Jakie macie wskazówki? Używaj gazu od razu, podłącz go do left ink albo right i patrz jak rosną ceny ropy. Spoko. Tutaj jest o przyspieszeniu wydobycia przez magmę. Tutaj, aha, czyli jak kupuję writing, to lefting się zamyka i odwrotnie. Tam trochę pieniędzy dostaję za to. A tutaj co? Mhm. Czyli mogę zamknąć złącze zanim... No dobra, no to wiem, że mogę zamknąć złącze zanim się dowierci. Oczywiście. Tak, szkolenie to tutaj już miałem zrobione dla kretów, ale niestety nie chcą znajdować tych artefaktów zupełnie. I skarby. Skarby chciałbym znaleźć właśnie. Czyli może być mega głęboko, ale ja z nich nie korzystam, z tych radiastów, czy jakich radiestów. Nie, radieści mnie nie interesują, powiem szczerze. Dobra, więc kolejną mapkę zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, hej!